Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło być w tym miejscu i rozpocząć po tak ważnych osobach, rozpocząć część merytoryczną naszego kongresu. Trudno nie zgodzić się z wypowiedziami moich przedmówców, zarówno pan prezydent, pani marszałek, pan poseł i pani minister wspominali wszyscy o zmianie, której doświadczamy. Ta zmiana jest bolesna, jednocześnie ta zmiana tworzy dla nas nowe szanse, otwiera nowe połączenia i daje szansę na rozwój. Ja jestem na kongresie 591 raz, szukając inspiracji do tego kongresu przywołałem zdjęcie z poprzedniego kongresu, bo chcę mówić o broni. Chcę mówić o broni i o bezpieczeństwie. Ale proszę być spokojnym, ja jestem lekarzem, więc będę mówił o broni i bezpieczeństwie w kontekście biologicznym, o broni na raka, o lekach przeciwnowotworowych i o bezpieczeństwie wynikającym z wytwarzania takich terapii w polskich warunkach, w polskich laboratoriach dzięki polskiej myśli technicznej. Będę mówił konkretnie o terapii, którą nazywa się terapią CAR-T. Ona nie ma nic wspólnego z samochodami, to są z angielskiej nazwy chimeric antigen receptor. Są to terapie celowane, dzięki którym możemy zwalczać przede wszystkim nowotwory krwi. Jak to wszystko się zaczęło? Polski Bank Komórek Macierzystych rozpoczął swoją działalność 20 lat temu. Naszym pierwszym laboratorium było laboratorium w pomieszczeniach Centrum Zdrowia Dziecka i tam pobieraliśmy krew pępowinową, bankowaliśmy komórki macierzyste po to, żeby je później wydawać do ratujących życie przeszczepień. To, co jest bliskie mojemu sercu jako lekarzowi, jest to, że misją firmy jest udostępnianie leku osobom tego potrzebującym. I tak robiliśmy od samego początku. Jednak wkrótce te pomieszczenia stały się dla nas za małe. Jednocześnie też stała się dla nas trochę za mała Polska. Jako Polski Bank Komórek Macierzystych zmieniliśmy laboratorium. To jest przykład jednego z naszych pomieszczeń, które nie tak daleko można zobaczyć. Natomiast wyszliśmy też poza Polskę. Polski Bank Komórek Macierzystych zbudował grupę poprzez przejęcia i akwizycje, grupę banków w całej Europie, a teraz także i za granicą. Jesteśmy też w Hongkongu, jesteśmy w Emiratach Arabskich. Wkrótce tam otwieramy laboratorium. W Arabii Saudyjskiej nas jeszcze nie ma, ale kto wie, po dzisiejszym spotkaniu różne rzeczy mogą się zdarzyć. I co ważne, nasze usługi są dostępne w ponad 30 krajach w Europie, począwszy od Łotwy, poprzez Turcję, Niemcy, Portugalię, Wielką Brytanię i kraje regionu. I to mało osób może to wie o tym, ale jesteśmy największym podmiotem w naszej branży w Europie i trzecim największym na świecie po banku amerykańskim i chińskim. Więc może nie jesteśmy jeszcze tak duzi jak wiele innych banków, instytucji finansowych, natomiast w swojej branży jesteśmy najlepsi. Od pewnego czasu w wyniku przekształceń korporacyjnych dokonaliśmy odwrotnego przejęcia i z spółki niemieckiej, żeby wzmocnić się na tamtejszym rynku. I od tego czasu ja dzielę swój czas pomiędzy Warszawę a Lipsk, gdzie też jestem w zarządzie spółki. Spółka jest notowana na giełdzie we Frankfurcie aktualnie i to jest też ciekawostka. Chyba jesteśmy jedyną spółką na giełdzie we Frankfurcie, gdzie w zarządzie jest większość Polaków. Więc jesteśmy w tym, co robimy w bankowaniu tkanek, najlepsi. Natomiast przechodząc już do tych terapii lekami CAR-T, lekami, terapiami celowanymi. Komórki macierzyste to jest metoda leczenia nowotworów, ich przeszczepianie, każdy z nas o nich słyszał. O tym nie będę tak dużo mówił. Natomiast standardowe metody leczenia obejmują na przykład chemioterapię, obejmują radioterapię. I to są oczywiście skuteczne, znane metody, jednak one zawsze niszczą też trochę tkanek zdrowych, poza tymi, które chcemy zniszczyć nowotworowymi. Stąd też od pewnego czasu powstał trend
wprowadzania na rynek tak zwanych terapii celowych, celowanych, to zarówno przeciwciała, jak i preparaty drobnocząsteczkowe działające na poziomie molekularnym, które wybiórczo atakują te komórki, które chcemy zniszczyć. Taką też terapią jest CAR-T, ale ona jest jeszcze dodatkowo bardzo specyficznie pozyskiwana. Mianowicie, mając chorego pacjenta, pobieramy od niego krew, to jest ten proces leukafarezy, pozyskujemy limfocyty. Te limfocyty trafiają do laboratorium, takiego jak tutaj nasze laboratorium w Warszawie, gdzie są aktywowane, gdzie wyposażamy je w specjalne przeciwciało, dzięki któremu one stają się swoiste dla określonych komórek nowotworowych. Namnażamy i podajemy z powrotem pacjentowi po to, żeby te komórki rozpoznały komórki nowotworowe, no i je bezwzględnie zniszczyły. Terapia działa po jednym podaniu i jest bardzo skuteczna dla pacjentów, których nawet inne metody już zawiodły. Więc tak to wygląda, że własnymi komórkami pacjenta jesteśmy w stanie pokonać nowotwory, szczególnie nowotwory krwi. Te technologie, to też kolejny przykład z naszego laboratorium, one zostały stworzone nie przez nas. Kilka lat temu wielkie firmy farmaceutyczne wprowadziły na rynek pierwsze produkty z tej kategorii. Natomiast my dzięki naszym zasobom R&D, dzięki zasobom ludzkim, dzięki sprzętowi, wyposażeniu, wiedzy, idziemy tą drogą, żeby stworzyć polski produkt CAR-T, bo poza wszystkimi zaletami płynącymi z tych terapii, one mają jedną wadę. Są dosyć drogie. Takie jednorazowe podanie to jest koszt rzędu 300 kilkudziesięciu, 400 tysięcy dolarów, czyli w naszych warunkach okolicach 1,5 miliona złotych. To oczywiście bardzo skuteczna terapia, ale mimo wszystko taka cena jest zaporowa dla wielu nawet państw bogatszych niż nasze, jeśli chodzi o refundację, w związku z czym nawet jeżeli leczy się pacjentów tymi lekami, to leczy się ograniczone grupy, nie wszystkich potrzebujących. Dzięki temu, że my zaczynamy przygotowywać się do wytwarzania tego produktu w Polsce, szacujemy, że cena takiego produktu będzie znacznie niższa i dzięki czemu będzie można więcej pacjentów poddać takiemu leczeniu. Gdzie jesteśmy teraz? Zakończyliśmy przygotowania do wytwarzania. Takie wytwarzanie musi się odbywać w warunkach GMP, czyli z takich bardzo rygorystycznych warunkach niezbędnych do produkowania leków do podania do ludzi. Uzyskaliśmy pozwolenia, w procesie produkcyjnym używa się wirusów po to, żeby móc używać tych wirusów do tworzenia tego leku CAR-T. Wreszcie na początku tego roku dostaliśmy zgodę na pierwsze badanie kliniczne i tutaj jesteśmy na bardzo ciekawym momencie, bo właśnie rozpoczęliśmy wytwarzanie produktu dla pierwszego pacjenta. Ten proces wytwarzania trwa około 4-5 tygodni, więc już niedługo będziemy się pewnie chwalić tym, że podaliśmy pierwszy produkt CAR-T pacjentowi. I mam nadzieję, że odniesiemy skutek terapeutyczny, bo ta metoda, jak już wcześniej powiedziałem, cechuje się bardzo wysoką skutecznością. I no, jesteśmy dumni z tego, co robimy. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy mieć taką terapię w Polsce. To wszystko nie zadziałoby się dzięki atencji ze strony władz, polskich władz, zarówno ze strony rządu, jak i pana prezydenta, otoczenia pana prezydenta z panią Grażyną Ignaczak-Bandych na czele, czy też z panem profesorem Czałderną, przewodniczącemu ekspertom medycznym, ale też Agencji Badań Medycznych, Polskiemu Funduszowi Rozwoju, które mogą finansować takie projekty. My część możemy zrobić sami, natomiast pomoc państwa zawsze w takich sytuacjach jest potrzebna i mile widziana. Dla nas osobiście jest to też ważne, że wiele z tych chorób
do tej pory nie było chorób leczonych zarówno komórkami macierzystymi, jak i tymi preparatami CAR-T, było traktowane trochę po macoszemu, bo to często choroby rzadkie, bo to choroby, których nie mamy setek tysięcy pacjentów, to są raczej tysiące pacjentów, ale mimo to nie możemy pozwolić sobie, żeby tracić ich ich potrzeb z naszego radaru, że tak powiem. Więc tutaj z tego miejsca też chciałem podziękować za zaangażowanie państwu w tego typu terapię, państwu polskiemu. Ja bardzo dziękuję państwu, mam nadzieję, że zachęciłem do państwa do dowiedzenia się czegoś więcej. Nasze stoisko jest nieopodal, więc jeżeli będą potrzebne jakieś bardziej szczegółowe informacje, to jesteśmy do dyspozycji z całym zespołem. Bardzo dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękujemy panu prezesowi. Drodzy państwo, zapraszamy państwa teraz na przerwę, która potrwa do godziny 11:40. O tej godzinie właśnie wystąpi przed nami generał Sir Alexander Richard David Shirreff, który pełnił funkcję zastępcy naczelnego dowódcy sił sojuszniczych NATO w Europie.